kinda got you feeling wavy. Way too early to be hazy. Start a 10 job cause you fucking crazy. Yeah, you back in the game and you don't feel ashamed. Always want me at your parties. Like me next to a Bacardi. Cause you know I'm spinning faster than a Harley. Yeah, you still in the game but you don't feel ashamed. You just close your eyes when you wish to be free. You look up to the sky and call on me. BMW M8 jest to następca tej BMW, którą sobie teraz śmigam, zrobiłem ją sobie pod drift. Mega fajny samochód, zresztą w Fordzie Horizon 5 mamy bardzo fajny pakiecik. Nie wiem, czy on był w czwórce, ale w piątce jakoś tak wygląda lepiej, nie wiem. Zrobiłem sobie taką hardkorową wersję driftową, zielone felgi, jakieś fioletowe malowanie, ale spoko to auto driftuje. Mam tutaj standardowy, zboostowany silnik i wiecie co, naprawdę przyjemny samochód do driftu. Jak będzie z BMW M8, bo przecież wiemy, że w BMW M8 mamy napęd na 4 koła. Aby odebrać sobie M8, trzeba wejść sobie w Carpass, musicie mieć wykupiony Carpass i wchodzicie sobie M8 Competition Coupe. Wchodzimy sobie w Auto Show i zobaczcie, fura wygląda tak. Najpierw weźmiemy sobie może jakiś standardowy kolor. Pyk, to 75 tysięcy kosztuje fura. Obejrzyjmy sobie tego gnoja. Samochód strasznie przypomina mi Mercedesa S63 albo C63S. O, to tak powinno się mówić. Ten przód jakiś taki podobny. O, od tej strony jak tak patrzę, to mi się wydaje, że to jest Mercedes. Kurczę, i tutaj ten tył, jak się patrzy w tą stronę, no kurde, Mercedes C63, ten nowy, no nie? Jak się patrzy na całokształt tego samochodu, to okej, Mercedes, ale jak się popatrzy na te detale, to wiadomo, że BMW. Tak samo jak wchodzimy sobie do środka, no też raczej widzimy, że to od razu jest BMK. Kurczę, ta konsola, ona zawsze jest chyba, tutaj też chyba jest tak obrócona w stronę kierowcy, no nie? Tak, jest trochę obrócona, o tutaj widzicie dobrze, no nie? Że ten kokpit jest troszeczkę tak zlotowany w kierunku kierowcy, to daje nam do zrozumienia, że okej, pasażer fajnie, że jest, ale to kierowca jest najważniejszy. Kurczę, ta BMW wygląda niesamowicie. Zaraz sobie popatrzymy, jakie pakiety wizualne można sobie tu zainstalować. W środku już widzieliście, jak wygląda. Nawet z tyłu mamy jakieś siedzenia. Chyba konkretnie to dwa i wygląda na to, że chyba nawet całkiem sporo miejsca by tam było dla osoby, która ma powiedzmy tak 170 cm wzrostu. Myślę, że byłoby w miarę komfortowo. Ale ten samochód na pewno nie jest do komfortowej jazdy dla osoby, która siedzi z tyłu. Ten samochód ma robić wrażenie, ma być totalnym szpanerem i zobaczymy, co uda nam się dzisiaj z nim zrobić. Pierwsze co, to chodźmy sobie do tuningowni i zobaczmy te pakiety. Ohoho, shit! Ja nie wiedziałem, że ten przód może wyglądać lepiej, ale zobaczcie na to. Oba są kozackie, ale ten do... Ja bym wziął tak, grill wziąłbym z tego, chociaż nie wiem, ten drugi grill też wygląda fajnie. Ja będę sobie chyba zmieniał co jakiś czas wygląd. Tutaj mamy spoilery, no spoiler ten jest taki, no raczej go nie wybierzemy do naszej BMW, wygląda źle moim zdaniem. Tak, ten Fordzowy spoiler też nie pasuje kompletnie. Najlepszy chyba jest ten spoilerek, który nie psuje nam kształtu całej BMW-ki. I uwaga, w M4 też mieliśmy taki kozacki tylny zderzak z tym niesamowitym dyfuzorem, który wygląda tak, jak to jeden z widzów u mnie na streamie powiedział, jakby chciał cię pożreć. Naprawdę kozak. Tutaj mamy taką dodatkową lotkę, próg. Wiecie co, on chyba kształtu nie zmienia, tylko mamy taką lotkę dodatkową i odrobinę jaśniejszy jest ten próg. Nie wiem, dziwnie to wygląda trochę. Jeśli chodzi o maskę, to mamy takie wyloty chyba powietrza. Nie wloty, a wyloty powietrza. Taki bajerek. Ja myślę, że czysta maska też jest fajna. Można coś takiego dodać, żeby dodać troszeczkę takiej, wiesz, grozy do tej maski. Ale to jest taki detal. Jezu, ten samochód rozwala łeb. Przednie lampy, grill, ten spoiler, przedni dyfuzor. Jakby,
świat. Właściwie to przedni spoiler się powinno mówić chyba, nie? Dobra, jedziemy z tuningiem. Ja sobie furę zrobię na drift, ale tutaj jest niestety jeden problem, jeśli chodzi o drift. Jeden mały szkopuł, o którym zaraz sobie powiemy i spróbujemy go jakoś naprawić. Chodźmy sobie do konwersji napędu i tu, uwaga, mamy napęd AWD, więc samochód raczej będzie lepszy do wyścigów niż do driftowania. I próbowałem robić konwersję napędu z samochodach driftowych z AWD do RWD i przeważnie te samochody no niezbyt dobrze się prowadziły, niezbyt dobrze driftowały. O, może tak. Może byśmy zrobili coś w stylu złotym ten samochód. Ej, on mi się bardzo podoba. Nie wiem jak wam, ale ten samochód naprawdę mega przypadł mi do gustu, jeśli chodzi o wygląd. Chcę go jakoś tak zrobić z wyglądu ładnie, ale zaciski hamulcowe chyba dam sobie na czerwono. Dam sobie, słuchajcie, szyby w kolorze jasno-niebieskim. I teraz wymyślimy tu jakiś kolor. O, wejdźmy sobie tutaj. Zobaczę, najwyżej później coś tam pozmieniam. Kurde, ta fura jest kozacka. Na pewno często będę do niej wracał, nawet mając prawie 1000 samochodów w moim garażu. Często będę sobie wracał właśnie konkretnie do tego. Bo już pierwszy raz zakochałem się w tym modelu, jak zobaczyłem go, słuchajcie, w Decru 2. Wow, a teraz mogę go w końcu mieć, wiecie, w takiej normalnej jakości w Fordzie Horizon 5. No zobacz, jak ten samochód wygląda. Przecież to jest totalny sztos. Dobra, jedziemy. Skrzynia oczywiście manualna, no bo zmieniliśmy tu skrzynię biegów. Z tej bęki niewiele zostało. Musieliśmy tutaj zmienić oczywiście też napęd. Mamy teraz napęd na tył. Wiesz, z samochodem z napędem na 4 koła też można driftować. To nie jest tak, ale powiem wam, że na kierownicy najlepiej się driftuje samochodami z napędem na tył. O, dobra, posłuchajmy go trochę. Co on tutaj gada do nas? I co? Co powiecie na to? Tutaj trochę tak wydłużyłem tą tę trójkę. To ona jest bardziej na takie gładkie zakręty, a dwójkę sobie zostawiono takie nawrotki. W każdym razie, no okej, zobaczymy jeszcze raz. Zobaczymy jeszcze raz, bo może to będzie dobry driftowóz. Jeden z lepszych z tego rocznika. Z rocznika powyżej 2020. Nie zmieściłem się. Czwórka totalnie go muli. Nie wiem, czy tutaj damy radę zrobić. Słuchajcie, no prawie 1000 koni, to było ile? Nie, 1000 Nm było i jakieś 800 koni mechanicznych, tak? No to powinno tutaj, wiesz, no jedziemy dopiero 140 km na godzinę, no przy tej prędkości to powinien być szał-pał. Tutaj mamy tak. Ale się dziad prostuje. Ja mam tutaj standardowe opony, te niby najgorsze. Ale może do tego samochodu standardowe opony są bardzo przyczepne, prawda? Ale coś się... Jeszcze musiałbym te biegi tutaj podregulować trochę. Bo wydaje mi się, że trochę tutaj nie gra coś. Sobie śmigniemy tu. Ej, ja nie wiem, ten moment obrotowy jest bardzo dziwny. Ja mam wrażenie, że ten samochód ma jakąś ogromną turbodziurę. Tak do... No, widzieliście tą charakterystykę newtonometrów, nie? A tutaj od trójki, od 3000 obrotów? No jest słabiutko. Dobra, tutaj moja wina była akurat, że nie wstał, bo źle zaciągnąłem hamulec ręczny.
Trzeba go tak trochę ze sprzęgła kopnąć, żeby wszedł na te 4000 obrotów. I wtedy jest fajnie. Wtedy daje radę, ale tak bez tego to jest ciężko. No i łatwo go przesterować teraz, tak widzę. Zarzuciło mi dupę w niekontrolowany sposób. Ja myślę, że Mercedes, mimo że ten samochód kształtem jest podobny do Mercedesa, a to wiadomo, inne zawieszenie i tak dalej, to Mercedesem by mi się dużo łatwiej tutaj driftowało. Ja ostatnio zrobiłem taki tor driftowy, będę ich robił generalnie więcej, bo powiem wam, że fajnie się przy tym bawię, tworząc sobie takie tory. Ten tor to są takie mistrzostwa driftowe w mieście. To się robi w nocy, słuchajcie. Także zobaczymy, jak samochód będzie śmigał, jak będzie wyglądał nocą. Nawrotka. I nie wstał mi tutaj. Kurde, widzieliście? Miał tak 1500, podchodził pod 2000 obrotów i nie chciał wstać, ale mogłem go kopnąć ze sprzęgła, żeby wszedł na te obroty. Ta turbo dziura jest tutaj jakaś taka zabójcza. Gdzieś w okolicy 2000 obrotów on dopiero coś tam zaczyna rozmawiać. Spróbuję jeszcze raz tą nawrotkę. To jest standardowy silnik, nie? Co jest dosyć istotne. Trzeba go tak trzymać w okolicy czwórki i wtedy jest spoko. Wtedy on wchodzi na tą wyższą moc chyba, no nie? Kurczę. A teraz nagle taki skok był. Takie miałem wrażenie, że był taki skok mocy. No, jest taki dziwny ten samochód. Tak się driftuje nim jak samochodem z bardzo małą pojemnością. Pamiętacie, nie wiem czy pamiętacie, jak robiłem odcinek o tuningu Vipera, gdzie to był jeden z takich pierwszych Amerykańców, którego udało mi się dobrze zrobić do driftu w Forza Horizon 5. I on, no co prawda, ma tam V10 8-litrową, tak? Ale tamtym się leciało jak czołgiem jakimś. Bardzo ciężko tutaj jest tą BM-ką zrobić, bo musisz jednocześnie kopać sprzęgło i musisz jednocześnie, no, być w tym drifcie. I to destabilizuje samochód, jak tak co chwilę kopiemy sprzęgło, a to sprawia, że bardzo łatwo go wyobracać tutaj. Naprawdę, tym samochodem to jest dziwne, nie? Bo on ma 5 litrów pojemności teraz, a driftuje się nim tak, jakby miał naprawdę bardzo małą pojemność silnika, tak gdzieś koło, nie wiem, 2 litrów, takie uturbione 2 litry. Serio, to jest kurde dziwne, no bo przecież widzieliśmy staty, no nie? No nie ma tu mocy. On nie ma z czego wstawać. Trzeba zrobić swap silnika na coś innego. Na jakąś V8 chyba taką solidną. 6 litrów, czy 6 litrów w standardzie i rozwiercić to da tam 7, czy nie wiem, czy się tak da. I dopiero wtedy to będzie miało sens. Człowiek, co jest z tą BM-ką? No, a tutaj chyba moglibyśmy tą 3-litrową rzędową szóstkę wrąbać i to by chyba miało większy sens, bo ja robię ten samochód chyba pod wyścigi, wiecie? On będzie chyba do tego lepszy, bo naprawdę ten silnik nie jest standardowy, nie jest zbyt dobry do driftingu. Z tego co zauważyłem, może inny tuning by jakoś zdał lepiej egzamin, nie wiem. Tu możemy dać oczywiście jeszcze sliki, ale myślę, że te opony semi-slick tutaj w 100% wystarczą do wyścigów i mamy samochód prawie idealnie w klasie S1. Tutaj można by było coś jeszcze dodać, ale mamy, słuchajcie, napęd na 4 buty. Dodatkowo będziemy mieli skrzynię sekwencyjną, za chwilę sobie to ustawimy. Powinien być samochód perfekcyjny do wyścigów. Kurde, ty, prędkość maksymalna 400 tutaj pokazuje. Nie dałem ospoilerowania dodatkowego, więc samochód raczej nie będzie super przyczepny. Możemy dać trochę wyżej zawieszenie. Ależ wygląda to tutaj na tej prezentacji. O, nie mogę się napatrzeć. Dajcie znać w komentarzach, czy taki złoty kolor pasuje do tego samochodu, czy nie. Wybrałem sobie wyścig Kolosus, żeby sprawdzić ten samochód, jak się będzie spisywał. O
Okej, widzę, że zestrojenie z siedmiobiegową skrzynią biegów jest. Jest tu naprawdę dobre. Pokonywanie zakrętów to tak jak mówiłem wam, bez dodatkowego spoilerowania, które by totalnie zrujnowało wygląd tego samochodu. Postanowiłem zrezygnować, no ale niestety na zakrętach będzie trzeba bardziej dohamowywać, to jest taki minus. Moglibyśmy te oczywiście spoilery dodać, moglibyśmy z przodu dodać tylko, byśmy tego wyglądu nie zrujnowali aż tak, ale jest jeden minus, samochód stałby się wtedy nadsterowny, jakbyśmy mieli tylko taki docisk lepszy z przodu, prawda? Więc ja wolę, żeby on cały mi wypadał z zakrętów, niż jakby mi miał dupą rotować, no nie? Bo całego jeszcze jestem jakoś tam w stanie w miarę wybronić, ale jak dupa zacznie mi lecieć tam, gdzie nie chcę, no to już jest ciężko. Więc tak, tutaj wywalamy, tracimy 56 koni mechanicznych, ale może zrobimy sobie miejsce na lepsze opony. Tak, tutaj możemy dać teraz, o zobaczcie, sliki, więc zyskujemy sobie, no w sumie niewiele, prawda? Zobaczcie, te semisliki nie są jakoś dużo gorsze, ale jednak trochę tam może zyskamy dzięki temu. Tutaj innych opon na asfalt lepszych nie ma, no a na offroad raczej nie wyobrażam sobie tego samochodu. Dobra, dalej trochę go wyrzuca z tych zakrętów, to widać. Ale tego się raczej spodziewamy, no nie? Dobra, no nie ma dużej zmiany, przynajmniej na tym zakręcie. Musielibyśmy przewinąć sobie odcinek do tamtego miejsca, zobaczyć jaką prędkość miałem wcześniej, a jaką mam teraz. Dużo lepiej sobie samochód radzi z spowalnianiem. No i zobaczcie, wymiana opon, zmniejszenie mocy. I już jestem dużo bliżej tej czołówki, no nie? Opony mają tutaj kolosalną różnicę. Zastanawiam się w Fordzie nad jedną rzeczą, wiecie? Bo te opony sliki, one są całkowicie gładkie, one nie powinny mieć żadnego bieżnika. Mają tam oczywiście odpowiednią tam torową mieszankę, tak, żeby były jak najbardziej przyczepne na asfalcie. Ale wiecie, w Fordzie Horizon 5 mamy zmienne warunki pogodowe i tak się zastanawiam, czy te zmienne warunki pogodowe faktycznie źle wpływają na te sliki, nie? Bo semi-sliki powinny lepiej odprowadzać tą wodę spod opony, a sliki powinny być totalnie gorsze. I czy faktycznie lepiej sobie semi-sliki radzą na deszczu tutaj w Fordzie? Czy jednak podobnie jak te sliki? No nie? Trzeba by było to kiedyś się zbadać. No bo tak na chłopski rozum, no to semi-sliki albo w ogóle te takie wyścigowe opony powinny być dużo lepsze na deszczu niż sliki. Mimo że sliki generalnie mają wyższe staty, no nie? Dobra, myślę, że tutaj przydałby się jakiś spoilerek, przydałby się jakiś lepszy docisk, żeby można było to docisnąć bardziej, albo po prostu mocniej hamować na tych zakrętach, no. Plusem tej BM-ki jest to, że mamy napęd na 4 koła, więc to wyjście z zakrętu, ciskamy gaz do końca, nie musimy się przejmować trakcją i robimy. Samochody z napędem na 4 koła przeważnie gorzej się prowadzą w Fordzie Horizon i oczywiście mają mniej mocy w tej samej klasie, co samochód z napędem na tył, więc to trzeba brać pod uwagę. Jednak one mają taki duży plus, co lubią casualowi gracze, że jak się rozwalisz o ścianę, to możesz praktycznie od razu ruszyć z pełną prędkością, pełnym przyspieszeniem, właśnie nie przejmując się trakcją, bo dociskasz gaz do końca i tyle, no nie? A większość casualowych graczy to właśnie tak gra. Rozbijają się gdzieś tam o ścianę, chodzą na pałę w te zakręty i wiesz, ich nie obchodzi totalnie, czy ten zakręt dobrze wziąłem, czy nie. Widzę teraz, że, bo tutaj mam podgląd na temperaturę opon i widzę, że te przednie trochę za mocno się przegrzewają w zakrętach. Było to teraz bardzo dobrze widoczne. I może trzeba by było im zwiększyć ciśnienie. Przodu, z tyłu wygląda na to, że jest w porządku, ale teraz dochodzi tak do 120 stopni Celsjusza, a to oznacza, że jest temperatura znacznie za wysoka i opony tracą swoją skuteczność, więc z przodu trzeba by było to ciśnienie zwiększyć.
ogólnie myślę, że samochód jest dobry do jazdy taki, jaki jest teraz, tylko trzeba by było się do niego przyzwyczaić. Na pewno w klasie S1 nie byłby lepszy, a już na 100% nie przebiłby, nie wiem, Porsche GT3 RS, które w klasie S1 po prostu wymiatają. To jest niesamowite, jak te samochody. One zachowują się tak, jakby miały napęd na 4 koła. Taką mają dobrą trakcję i tak się świetnie w zakrętach zachowują, że to jest szok. I pominąłem checkpoint. Tutaj zabrakło mi zdecydowanie skrętu. BMW M8. Gorąco czekałem na ten samochód z wytęsknieniem, kiedy pojawi się w Fordzie. Wow, po prostu wow. Wygląda nieziemski. Będzie to raczej mój samochód pokazowy. Może od czasu do czasu będę go brał na jakieś tam wyścigi, jeśli będzie taka okazja, ale raczej nie będzie to najszybszy samochód w moim garażu w jakiejś tam konkretnej klasie. Dajcie znać, co myślicie o BMW M8, a ja wam bardzo dziękuję, że byliście na tym odcinku. Trzymajcie się, na razie. Ejas.